Tutaj napis Gwarki. Oficjalnie w tym momencie mijają nas hełmi niosący ten napis, czyli już mamy te Gwarki na miejscu. I Daria Jacalska i Franciszek Nowak, Daria Jacalska z Buławą, teraz na czele Tarnogórskiej Orkiestry Dętej. Proszę o uśmiech, panowie i panie. I władze miasta. Burmistrz Tarnowskich Gór, Arkadiusz Czech. Prosimy o gorące oklaski. I proszę o brawa, proszę o brawa. I zarząd miasta, ale gościnnie, proszę państwa, jest również marszałek województwa śląskiego, pan Jakub Chełstowski, który reprezentuje też jako marszałek, jest naszym sponsorem w tym roku, także pozdrawiamy serdecznie. Witamy również delegację starostwa powiatowego z panią starostą Krystyną Kosmałą na czele, z panem wicestarostem, starostą Sebastianem Nowakiem i z przewodniczącym Rady Powiatu Przemysławem Cichoszem. Są też członkowie zarządu, jest sekretarz Barbara Mucha, gość z partnerskiego powiatu Erlangen-Hochstadt Manfred Bachmeier. A tutaj przy nas już Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej. Pozdrawiamy, oklaski. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej z prezesem Zbigniewem Pawlakiem na czele. Zanim z numerem 1 mamy legendarną postać w tarnogórskiej podziemi Skarbka. I zaraz później promonstra ten SUV z rep. Pozdrawiamy, dziękujemy bardzo. Błogosławieństwo otrzymaliśmy. To jest nowość w tym roku w korowodzie historycznym. Następna postać na koniu to rycerz ze Starych Tarnowic, rycerz Adam. Ważna postać bytomskiego dworu. A potem krowa. Potem krowa, czyli chłop, rybka. 1490, według źródeł niemieckich, 9 czerwiec, kiedy znalazł pierwszą bryłę galerii. Za nimi ojcowie miasta, ojcowie założyciele. Może niekoniecznie, prawie że, czyli Jan II Dobry oraz margrabia Jerzy Hohenzollern. Są ci, którzy spowodowali rozwój górniczy tych ziem. Następni konni to Piotr Wrochem oraz Jan Blacha, czyli ci panowie gruntowi, na których gruntach zrodziło się to górnictwo, a później wyrosło miasto. Kolejna grupa to górnicy. Kopacze. Gdyż to na ich ciężkiej pracy zbudowano pomyślność tej ziemi. Też pamiętamy, że bycie gwarkiem oznaczało bycie przedsiębiorcą górniczym. On osobiście raczej nie kopał, od tego miał całą grupę zawodową górników. A tu charakterystyczne okrzyki zbuntowanych górników. Dlatego starszy Kupacki daleko z przodu przed nimi. I ordonek Gorny, pierwsze nasze prawo pracy z 1528 roku. To też jest niebywałe, już wtedy w Tarnowskich Górach prawo pracy. Dokładnie określone. W przypadku łamania tego prawa pracy następowały bunty, tak jak ten, który miał miejsce w 1534 roku. Proszę o warunki płacowe, jakbyśmy to powiedzieli. Dodatkowo niektórzy historycy jeszcze mówią, że tam miały miejsce pewne zawirowania religijne, anabaptyzm był brany pod uwagę. I z numerem 12, zresztą zwróćcie państwo uwagę na kotyliony. Każda z tych postaci historycznych ma swój własny przypisany numer. Z numerem 12 margrabia Jerzy Fryderyk Hohenzollern, również ten, który przyczynił się do rozwoju naszego miasta. No, margrabia dostał brawa, dobrze. Później mamy grupę ważnych mieszkańców miasta, tych za rządów, w których miasto się rozwijało. Zresztą druga połowa XVI wieku i początek XVII do wybuchu wojny 30-letniej, to jest ten okres rozwoju. Czyli mija nas Georg Meininger, pierwszy burmistrz. Mija nas Ulrich Pogrel. Mija nas Stanisław Szymkowicz. Jakub Gruzełko z małżonką i z panią Goskę. Gruzełka pozdrawia! To ci, dzięki których z fundacji powstał Kościół Świętej Anny, pierwotnie świętego Jakuba. Pozdrawiamy Szymona Frankoniusa, Daniela Frankoniusa i Szymona Pistoriusa, a więc tych, którzy odpowiedzialni byli za religię protestancką, byli rektorami szkoły, zajmowali się edukacją, szerzeniem nauk Lutra. Wybaczamy im, że później przeszli na arianizm, już w
Rzeczypospolitej i zrobili karierę w Krakowie. Ważni są dla naszego miasta jako ci, którzy wprowadzili taką reformację w ujęciu naukowo-społecznym. Z numerem 12, 21 Walenty Roździński. Z grupą Hutników, ten teoretyk, który w 1612 roku wydał w Warszawie oficynę Ferraria, więc opisane w języku polskim. I to najstarsze wydane podręcznik. Tak, tutaj mamy przedstawicieli cechów, rzemiosł różnych i tych... Piekarze, szewcy, krawcy, kuśnierze, pozdrawiamy serdecznie. Rzeźnicy, sukiennicy, kowali, ślusarze, puszkarze, tkacze, stolarze, bednarze, kołodzieje, wzdunów. Tyle było cechów. Tutaj cech z zaprzyjaźnionego powiatu tucholskiego. I teraz przechodzą przed trybuną honorową. A tu zbliżamy się już do kataklizmu, jakim była wojna 30-letnia 1618-1648. Nikt tego miasta nieszczęsnego wtedy nie oszczędzał. Łupili Szwedzi, Duńczycy Mansfelda, a i też teoretycznie wojska habsburskie, które miały się opiekować, żądały kontrybucji, wmawiały Tarnogórzanom, że nie dotrzymali wierności cesarzowi. Także finalnie, drodzy Państwo, w 1648 roku, kiedy wojna 30-letnia dogasła, z ongiś kwitnącego ośrodka miejsko-rzemieślniczo-wydobywczego zostało miasto z liczbą 800 mieszkańców, miejsce 3-4 tysięcy przed wybuchem tego konfliktu. A przy naszym stanowisku to już jest Andrzej Książek, wieloletni konsultant tego korowodu. A my tu już mamy przed trybunę honorową hrabiego Łazarza II, Henkel von Donesmark. Z heroldiem i rodziną. Tak, to jest ten, który od roku 1623 przejmuje już ziemię tarnogórską. I z numerem 26 to jest ta pandemia XVII-wieczna, czyli dwóch jezuitów, ksiądz Jerzy Pośpiel i ksiądz Tomasz Witkowicz, z pielgrzymami, którzy cały czas pielgrzymują. To jest jedyna tego typu ciągłość pielgrzymkowa na Górnym Śląsku. W 1670 roku Tarnowskie Góry witały cesarzową Eleonorę Gonzagę z córkami Eleonorą i Marią Anną, które serdecznie pozdrawiamy. Zmierzają na ślub z królem Korybutem Wiśniewieckim do Częstochowy. Jedna z nich, Eleonora, zostanie wydana za króla Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Książę Hieronim Augustyn Lubomirski, Krzysztof Krakor von Schwarzenfeld. Tak jest. O! Jego wysokość, król polski Jan III Sobieski. No ja mam ciarki, słuchajcie, te klasze brawa są wspaniałe. Królewicz Jakub Sobieski. No i przedstawiciele wojowników, którzy szli na odsiecie ryńskiej. Marysieńka macha do nas. Pozdrawiamy Marysieńkę, oklaski. To jaki śliczny uśmiech. Tutaj nastąpiło rozstanie z ukochanym Jachniczkiem. Jest 22 sierpień 1683 rok. 12 września Jan III Sobieski rozbija w proch i pył potęgę turecką na polach Wiednia. Jedna z największych, najważniejszych bitew nowoczesnej Europy, świata. I tutaj już witamy kolejną koronowaną głowę Augusta II Mocnego, który macha dla nas podkową. Jeszcze całą? Nie, już całe. Jeszcze całe podkowy, jeszcze całe. Towarzyszy mu hetman Stanisław Jan Jabłonowski z synem Janem Stanisławem Jabłonowskim, który witał monarchę w lipcu 1697 roku w naszym mieście. Wspaniały. Królowie wspaniali, słuchajcie, to jest niesamowite. Piękne stroje, z każdym rokiem coraz lepiej posażone. Widzę tylko, że konie tradycyjnie nie wytrzymują napięcia. Ale świadczy to o tym, że mają on ekologiczne pojazdy. August III również zmierza do nas, jest styczeń 1634 z małżonką. Drodzy Państwo, no tak się składało, że Tarnowskie Góry były takim ostatnim dużym ośrodkiem miejskim przed granicami Rzeczypospolitej. Siłą rzeczy każdy z monarchów podróżujący zatrzymywał się u nas na takim ostatnim popasie. August II Mocny, jego syn,
August III. Następna grupa to Bractwo Świętej Barbary z początku XVIII wieku. I to też jest nowość. Tak, przy kościele parafialnym świętych Piotra i Pawła powstało tego typu bractwo, które uzyskało jakby oficjalne uznanie przez papieża Benedykta XIV w 1747. Jest księga, możemy do tego bractwa wstąpić, oczywiście spełniając odpowiednie warunki, ale jest otwarte dla wszystkich Tarnogórzy. Zaczyna się kolejny złoty okres przemysłu na ziemi Tarnogórskiej. Tym bardziej, że rewolucja przemysłowa w Anglii spowodowała, że zastosowano coraz lepsze maszyny, technologia wykonała skok i na przykład graf Reden idzie na czele, który jest słynny tutaj na cały Śląsk. No, wielki człowiek, który tam tutaj na Śląsku bardzo dużo dobrego zrobił. Także witamy pierwszą parę. Jest to Friedrich Wilhelm von Reden, ten, który doprowadził swoją osobistą inicjatywą do zamontowania w Tarnowskich Górach w 1788 roku maszyny parowej, dzięki której odwadniano te złoża, które do tej pory nie były dostępne i nie mogły być eksploatowane. Proszę, dostojnie tu kroczą z małżonką. Graf von Reden. Następna para to Friedrich Anton von Heinitz, minister i szef Departamentu Górnictwa i Górnictwa, który wespół z Redenem oraz całą grupą innych przedsiębiorców, naukowców, szeroko rozumianych ludzi, techniki, jakby reaktywowali ten przemysł wydobywczy i hutniczy na Górnym Śląsku. No to było tak jak w Stanach w połowie XIX, ta gorączka złota, tak była, jak powiedziałeś, gorączka galeny, czyli srebra i ołowiu. Srebra i ołowiu. I cynku, tak. I tutaj mamy kolejną grupkę tych, którzy również wsparli wydobycie, czy też wsparli reaktywację tego przemysłu. Salomon Izak z Brabantu, który stał na czele deputacji, opiekował się w 1790 roku przybyłem do naszego miasta Johannem Wolfgangiem Goethem. Mamy również... No i przepraszam bardzo, ale to w tej grupie widzę mojego przyjaciela, tego Juliusza Ursena Niemcewicza, znakomitego tenora z Opery Śląskiej w Bytomiu. Pozdrawiam serdecznie w tej zasnej trójce pionierów nowoczesnego przemysłu. Cała nasza grupa składa się z tych, którym jesteśmy winni wdzięczność, że Tarnogórzanie pamiętają o tych, którzy doprowadzili do rozwoju naszego regionu w tym XVIII i na początku XIX wieku. August Boskamp Lasopolski. Minął August Holzhausen, Johann Friedrich Wedding, Efraim Abt, teraz mamy przed sobą Rudolfa Karnala, założyciela i pierwszego dyrektora Górnośląskiej Szkoły Górniczej. Rudolf von Karnal, słuchajcie, to jest postać niezwykła. August Holzhausen. A w tej czapce współzałożyciel Katowic, graf Winkler. Proszę Państwa, jak wiecie doskonale, to no, Śląsk stoi górnictwem, ale też no, hutnictwem, bo powiedzmy sobie szczerze, to tak dwa równolegle gałęzie, tak, bardzo istotne gałęzie przemysłu. I teraz idą przedstawiciele właśnie braci hutniczych. I mają takie huty fajne na górze. Piękne stroje z epoki, podziwiamy smak i sznyt XVIII wieku. I po zainstalowaniu w Tarnowskich Górach maszyny parowej rozpoczyna się ciągnący się latami cykl odwiedzających nas koronowanych głów ludzi nauki, kultury. Zresztą ta maszyna parowa była ciekawostką, która przykuwała uwagę wszystkich. Nawet Goethe przyjechał na przeszpiewi. W karocy mija nas. Król Fryderyk Wilhelm II Hohenzollern i książę następca tronu Fryderyk Wilhelm Hohenzollern III, książę Stanisław Poniatowski. Oraz ludzie nauki, czyli Goethe, Johann Wolfgang i Aleksander von Humboldt. A na koniu wystał wysłannik sułtana, sułtan Aziz Ali. Ale
Aleksander von Humboldt i książę arcybiskup Ignacy Krasicki. Zaraz będzie, Pozdrawiamy, Józef Wybicki i Julian Ursyn Niemcewicz. Ludzie pióra. Proszę Państwa, po mojej przerwie car Aleksander I Romanow z generałem księciem Piotrem Wołkońskim zmierzają do nas prosto z Lubiany, ewentualnie z Opawy. Już car Aleksander I był u nas dwa razy, zdążając na zebrania władców terroryzujących Europę w ramach Świętego Przymierza. No bo Romanow był terrorystą, co zresztą im zostało do dzisiaj tym ruskim. No. Tak jak we krwi. A teraz okres wojen napoleońskich, straszny rozrabiaka, pułkownik książę Jan Nepomucen-Sułkowski wraz ze swoimi huzarami według rodziny Zakała Rodu. Ale według Napoleona jeden z najzdolniejszych dowódców. Tak, i wielce się przysłużył sprawie napoleońskiej tutaj na pograniczu śląsko-małopolskim, organizując oddziały wojskowe, które niepokoiły wojska pruskie. Ze swoimi huzarami. Był słynny jak sto kilkadziesiąt lat wcześniej Lisowczyk słynny. A teraz widzimy legendarną postać Johana Sedlaczka. Znaczy my widzimy, jeszcze Loża Honorowa nie widzi, więc może poczekajmy jeszcze kilka chwil. Ale już jest. Bo oto na beczce, i to nie jest beczka z prochem, to jest beczka z tym właśnie szlachetnym trunkiem, nektarem bogów. Jedzie uśmiechnięty jeden z najsłynniejszych tutaj historii hotelarzy, można by dzisiaj powiedzieć, restauratorów, właściciel oberży, Sedlaczek. Tak jest. Nazwisko Sedlaczka później stało się już firmą samą w sobie. Posiadał oprócz Tarnowski Gór sklepy firmowe także na terenie Zabrza i Chorzowa. No i teraz zatrzymał się właśnie przed Lożą Honorową Sedlaczek. Johan Sedlaczek i idzie teraz, słuchajcie, do swoich przedstawicieli, swojej oberży. Polewa także koń, by się uśmiał. Ale koń widać stresowany i entuzjastycznie zareagował na to polewanie. I teraz na pewno rozpoznał aromat mozelskiego, ewentualnie odreńskiego wina. To było takie najsłynniejsze Tarnowskie Góry, który prawdopodobnie wcześniej, a teraz słuchajcie, Sedlaczek idzie do gospodarza miasta. Do gospodarza miasta, czyli burmistrza Arkadiusza Czecha, który razem ze swoimi honorowymi gośćmi, my tego nie widzimy chwilowo. Teraz wniosą pewien toast i będą degustować tę pyszną trunę. Ja pewnie zamilknę, drogi Pawle, bo mi ślinka cieknie. Cała Loża Honorowa wstała, słuchajcie, no taki Sedlaczek nie miała osobowość. Najznamienici goście, którzy przejeżdżali przez Śląsk, Tarnowskie Góry, zatrzymywali się właśnie w gospodzie oberży u Sedlaczka. Rynek jeden, najbardziej ekskluzywna część. Gościąca koronowane głowy, koronowany wód, jak Państwo zauważyliście, w naszym grodzie na przestrzeni wieków naprawdę było całkiem sporo. Tarnowskie Góry teraz świętują kolejne dni swojego miasta, kolejne gratki, a widzimy i zarząd miasta, i gości pana burmistrza, Arkadiusza Czecha, z marszałkiem województwa śląskiego Jakubem Chełstowskim na czele, znoszą toasty i degustują tak pyszny trunek. Ja tylko jeszcze skorzystam przeciwko, że powiem, że delegacja Urzędu Miejskiego Tarnowski Góra składa się na czas. Piękny koń, brawo dla konia. Ktoś, kto się uczestniczył, Johan Sedlaczek udzielał się wywiadu. Johan Sedlaczek, można powiedzieć, że taki 18-wieczny, 19-wieczny celebryta troszeczkę był.
a z panem Arkadiuszem Czerniem, burmistrzem Tarnowskiej Góry jest pan Tomasz Kamiński, zastępca burmistrza do spraw gospodarczych Jolanta Pużyńska, zastępca do spraw społecznych Mariusz Konopka, skarbnik miasta Adrian Wolnik, przewodniczący Rady Miasta Gyula Kis, zastępca burmistrza miasta partnerskiego Beke Szaba. A my żegnamy Sedlaczka. Teraz witamy przedstawicieli władz miejskich XIX wieku, czyli parę burmistrza z małżonką, Antona Klausa i Paulinę Klausa. To jest ten burmistrz, który był w Tarnowskich Górach w okresie wiosny lutu, czyli takim dość niespokojnym elemencie. Natomiast tutaj mamy przedstawicieli trzech wyznań, które w symbiozie i spokoju żyły w Tarnowskich Górach. Jest to ksiądz dr Karl Christian Weber, pastor dr Aleksander Kochut, rabin, i ksiądz Franz Kokot, któremu zawdzięczamy to, że mamy taki przepiękny park miejski. I słuchajcie, i można popatrzeć z podziwem i uczyć się od tych poprzednich pokoleń życia w symbiozie. Mimo różnic, można się pięknie różnić, ale też jako chrześcijanin powiem, że jak się Pana Boga kocha, to się też kocha tych, którzy go mogą inaczej w jakiś sposób czcić. Trzech wspaniałych duchownych. Ksiądz dr Karl Christian Weber, dr Aleksander Kochut i ksiądz Franz Kokot. Dr Aleksander Kochut był oprócz tego, że rabinem, również talmudystą i wybitnym znawcą języków orientalnych i semickich. A tu powolutku nadchodzą do nas kolejni przedstawiciele świata nauki. Z numerem 71 widzimy burmistrza, który wespół z księdzem Kokotem zorganizował nam park miejski. Richard Otte. Dalej jest Karl Wernicke. I dr Paul Posidlo. A to piękna para. Leo Panowski i Lea Panowska. Był to żydowski przedsiębiorca, który dbał o rozwój gminy żydowskiej. Jeden z najbogatszych mieszkań w Tarnowskich Górach. A w środku dr Robert Koch, noblista. Kolejna grupa, którą widzimy, grupa konna, związana jest już z rodem Henkel von Donesmar, to Blanke, de Paiva. Pierwsza żona księcia Guido Henkel von Donesmar, zachowała się w niej do szaleństwa. Sztanka, temperament pochodzący. No właśnie, jej pochodzenie jest owiane trochę nimbem tajemnicy. Prawdopodobnie pochodziła z Nysy, ewentualnie z Moskwy. Ale była kobietą, która zrobiła oszałamiającą karierę w Paryżu. Celebrytka tamtych czasów. Tak, miała salon, który skupiał uwagę wszystkich. W powozie mamy te osoby, które stworzyły dla Blanki takie gniazdko. Jest to Hector Lefi, architekt Emmanuel Frémier, rzeźbiarz, i Charles Rossigny, który oprócz tego, że był architektem, również tworzył design dla Paiwy. I tutaj... No to było przecież wspaniali twórcy Świetlańca. Witamy już księcia... Książę Guido Henkel von Donesmar. Z drugą żoną, Katarzyną Slepcow. I z samym Kaiserem Wilhelmem II, częstym gościem w Świerklańcu, dla którego specjalnie wybudowano pałacyk Kowalera, szczególnie początek XX wieku. To był ten okres, kiedy Kaiser Wilhelm II zaszczycał Donesmarków, polując sobie róż. Przyjeżdża do Świerklańca na dworzec, skąd był dowożony, do Radziąkowa na dworzec kolejowy, skąd był dowożony do Świerklańca. Wasza cesarska mość, pozdrawiamy serdecznie. I prosimy dalej, przedłożę honorową, troszkę, parę metrów dalej, przedłożę honorową, bo tam czekają pan burmistrz Arkadiusz Czech i jego zacni goście. Teraz się zatrzymamy, pozdrawiamy przedłożę honorową. A za tym powozem goście niezwykłego pałacu i zamku w Świerklańcu. Nie wiem, czy wiecie, że tam w ogóle był i stary zamek średniowieczny, który jeszcze ruiny są do tej pory przy samej drodze. I jeden z najbardziej okazałych pałaców. Z
samego z pałacu zostały tylko rzeźby. No niestety. Właśnie tego Emanuela. I schody do jeziora. A kiedyś, jeszcze te 100 parę lat temu, pozdrawiamy serdecznie, a kiedyś ponad 100 lat temu jeszcze były podobno bilety sprzedawane na zwiedzanie tego zamku. Ludzie przepiękne wnętrza, proszę, naprawdę przepiękne. No ja widziałem zdjęcia i to jest ten... Tylko to... możemy żałować, że nie... No niestety, możemy współczuć tym barbarzyńcom, którzy zniszczyli ten historyczny dobytek. Ach, proszę Państwa, ja przewoz Świergańca, byłem tam znowu niedawno, absolutnie podziwiam, 180 hektarów tam miał Donesmark w okolicach, przedsiębiorstwo samowystarczalne, tak wszystko było, wszystko było. 1913 roku Tarnowskie Góry stają się miastem garnizonowym, mieszczą zarówno pułk piechoty, czy też część pułku piechoty, 11 pułk strzelców konnych i właśnie do nas zbliża się 156 pułk piechoty. Wraz z pułkownikiem Heinrichem Kramerem na czele. Pozdrawiamy. Kolory flagi już jakby są zbliżone do obecnego kolorów obecnego herbu Tarnowskich Gór. Również mamy okres powstań śląskich, a więc najpierw przedstawicieli Zelgrenszuców w samochodzie. Pozdrawiamy natomiast przedstawicieli między sojusznicy komisji rządzącej plebiscytowej na Górnym Śląsku. Majora Franca Castella, Ojpinka, porusznika de Balencourt i Henri Leronda, tu już nasi dzielni powstańcy. Trzy zrywy, które doprowadziły do tego, że część Górnego Śląska znalazła się w granicach odrodzającego się państwa polskiego. I to minęło właśnie 100 lat, słuchajcie, 100 lat od kiedy Górny Śląsk jest znowu w granicach Rzeczypospolitej. I właśnie teraz regiment szkocki przechodzi przed Trybuną Honorową. No to wymaga, słuchajcie, naprawdę dużego kosztu. Umiejętność grania na takim instrumencie nie jest pewnie łatwa i taka każdemu dostępna. Ale teraz już widzimy na koniu generał Stanisław Szeptycki. Czerwiec 1922 roku. Równo 100 lat temu. 100 lat temu. 100 lat temu. Cały Śląsk świętował. Podobno to był jak karnawał wolności. Żołnierze 27 Pułku Piechoty z sanitariuszkami, które kiedyś nazywano siostrami po prostu. Dzisiaj nie wolno podobno powiedzieć do pani pielęgniarki siostro. A tutaj w granatowych mundurach przedstawiciele Policji Województwa Śląskiego, Autonomicznego Województwa Śląskiego. Poznaję, znam ich doskonale. To jest grupa rekonstrukcyjna, która często pracuje. Właśnie specjaliści od jazdy na tych instrumentach, które dzisiaj się w Polsce nazywa rowerem, a na Śląsku się na to godzi tradycyjnie koło i to jest prawdziwa nazwa. Tutaj z kolei kolejna grupa. To jest 11 pułk piechoty, sformowany nomen omen w Zagłębiu Dąbrowskim, który stacjonował jako pułk piechoty na terenie Tarnowskich Gór. I prowadzą dywersantów, tu widzę, wiecie, z rękami do góry, widzicie? I teraz przed Trybuną Honorową, można to samo krzyknąć, żeby goście pana burmistrza Czecha usłyszeli. Pułkownik Henryk Gorgon. Natomiast tutaj pułk trzeci Łanów Śląski z pułkownikiem Czesławem Chmielewskim na czele. Witamy gorącymi brawami. I ułani trzeciego pułku Łanów Śląskich, tak? Tych, którzy we wrześniu 1939 roku w bliskim sąsiedztwie Tarnowskich Gór stoczyli zażartą bitwę z Niemcami podwoźnikami. Jeszcze do 19 września jako zwarta jednostka walczyli, dopiero pod Rogoźnem 19 września ulegli rozformowaniu